Także proszę Państwa, no dzisiaj mamy kolejny dzień już, 8 zdaje się sierpnia, 2000, muszę sprawdzić, bo ja to zawsze gdzieś wyskoczę jako ta Pippi Langstrom. No ale pomysły to ja mam. Niecodzienne, proszę Państwa, bo codzienny świat moherowy się kłóci i ciągle się kłócą, ciągle się biją. Tak, czyli że mamy dzisiaj 8, bo 7 był w poniedziałek. 7 był w poniedziałek. Dzisiaj mamy 8, wtorek, 8 sierpnia. Dlaczego mówimy, że katolicy się kłócą? Jak nie czytają Pisma Świętego, nie czytają Biblii, to co? Nie będą się oni kłócić. Będą. Także proszę być z nami. Gdy nadaje nasze radio, to FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Mamy dwa wiatraki. Oczywiście dwa wiatraki, jak to się tu w Warszawie mówi, wiatraki jak bez wiatraków. Akurat jest chłodno. Jest jeszcze lato, połowa lata, ale jest chłodno i nawet wiecznie, także niepotrzebne są te wiatraki, a potem to zobaczymy, bo jak będzie 30 stopni, no to nie do wytrzymania, proszę Państwa, będzie nie do wytrzymania. Także proszę Państwa, tutaj mamy wiadomości. Marcin O, 34 lata, z Lubelszczyzny, potraktował czterolatka gorzej niż psa. No, przywiązał go łańcuchem do śliczny chłopczyk, płakał łańcuchem do płotu, do jakiegoś kombajnu, do płotu, do jakiegoś czegoś. Ojciec z Wyrol skuwał synka łańcuchem, skuwał. No i pewnie go bił. Także pójdzie do więzienia. Ojciec Wyrol skuwał synka łańcuchem. Co to za ojciec? To już on się nie nadaje. Ratowała dzieci matka. No to ona nie mogła mówić to wcześniej. Taki ojciec i ta matka już go też nie kocha, dzieci nie kochają. Tato bije, tato bije. Mamo, tato bije, mamo, tato bije. Właśnie. Mama, tata bije. Mama, tata bije. Mama, tata bije. Dobra, daj się wynosić jakieś kawy tam, cholera jasna, czy czego. Dobra. No. Dobra. Widział mnie. Sobieszek. Śliczny Sobieszek, śliczny. I Sobieszek oddaje rękę, i Sobieszek. O! Thank you.
Także proszę Państwa, katolicy lubią się kłócić. W sumie to ja wiem. Bo tak, ja wszystkich ludzi kocham. Nawet i mnie kochają, proszę Państwa. Nawet i mnie kochają. Jak poszłam, proszę Państwa, do cerkwi śpiewać, to oni mnie tam tak kochali. Dobra. Niech pan idzie. Proszę Państwa, no na razie jest poniedziałek. Jest wolny, wolny dzień poniedziałek. Bluetooth włączę. Ja myślałam, że na gówno stać. Ja myślałam, że ona mówi na gówno. No. Także kult kobiety, proszę Państwa. Dzisiaj w nocy słuchałam Radia Maryja, tak... Specjalnie, nie specjalnie słuchałam Radia Maryja, to... ...siadających dzieci, nadal jednak przeważały osoby samotne i małżeństwa bezdzietne, stanowiąc około 3/4 ogółu kredytobiorców. Program Mieszkanie dla Młodych wystartował w 2014 roku i zastąpił inny rządowy program Rodzina na swoim. Polega on na tym, że beneficjenci otrzymują dofinansowanie do kredytu hipotecznego. To ciągle Maryja śpiewali. Ponowny dodatkowy nabór wniosków o wsparcie z programu w związku z nowelizacją ustawy, którą pod koniec lipca bieżącego roku podpisał prezydent RP Andrzej Duda. W związku ze zmianami do wykorzystania w ramach środków na 2017 rok pozostała kwota 68 milionów złotych. Ministerstwo Sprawiedliwości chce przyspieszyć postępowania cywilne w sądach. Chodzi m.in. o ograniczenie obstrukcji procesowej. W resorcie kończą się prace nad nowymi rozwiązaniami. Mowa o rozległej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Jedna ze zmian miałaby wprowadzić do niego instytucję nadużycia prawa procesowego. Sędzia będzie mógł zareagować, gdy strona wykorzystuje niezgodnie z przeznaczeniem swoje uprawnienia procesowe. Na przykład, gdy do sądu wpływa pismo, które jest upozorowanym zażaleniem na decyzję organu. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak zwraca uwagę, że do postępowań cywilnych zaliczane są pracownicze, rodzinne czy gospodarcze, czyli większość postępowań toczących się przed polskimi sądami. Katolicki pogrzeb, przecież nie chiński. Każda duża zmiana tego aktu normatywnego może potencjalnie lubią się kłócić. Pozytywnie na po prostu, no, świadkowie.
są bardzo inteligentni, są wielkimi dyplomatami, mają tę inteligencję wrodzoną. To tak samo jak ze sztuką, z artyzmem. Niektórzy to się silą, a żeby być artystką, żeby jak w autobusie, które też widzę, taka młoda, Jezu, jak tak tym telefonem operuje, tak tu przeskoczyło z jednego siedzenia na drugie siedzenie. Psychiczna. W sensie takim, resort liczy, że na skutek wprowadzenia zmian problem nadużywania obstrukcji procesowej i w sądach żeby ona zniknie w ciągu dwóch lat się urodziła, od wejścia w życie. Wiceminister Piebiak zapowiedział, że dokument jest już po konsultacjach wewnętrznych, a do konsultacji zewnętrznych może trafić jeszcze w trakcie wakacji. Komisja Europejska po raz kolejny domaga się zaprzestania wycinki z Puszczy Białowieskiej. List w tej sprawie do polskiego rządu mieli wysłać wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans i komisarz do spraw środowiska Carmenu Vella. Pismo miało zostać wysłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i resortu środowiska. Unijni komisarze chcą, by nasz kraj respektował tymczasową decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zaprzestaniu wycinki w Białowieży. Trybunał podjął ją pod koniec lipca. W ubiegły piątek resort środowiska odpowiedział Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. Napisał, że wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej, jak tego chce Komisja Europejska, spowoduje szkody w środowisku o oszacowanej wartości ponad 3 200 000 000 zł. Ministerstwo dodało też, że prowadzone w Białowieży działania są zgodne z przepisami dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz niezbędne dla ochrony przyrody. Zdaniem Komisji Europejskiej regulacje te nie są przestrzegane. Z tego powodu Bruksela wszczęła też procedurę o naruszenie prawa unijnego w Polsce. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski powiedział, że Polska nie ma możliwości współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości Rosji w sprawie katastrofy smoleńskiej. Polityk udzielił wywiadu rosyjskiej agencji RIA Novosti. Minister Waszczykowski podkreśla, że przez 7 lat nie możemy otrzymać informacji od Rosji, nie możemy otrzymać dokumentów i wraku samolotu. Mecenas Stefan Hambura, który jest pełnomocnikiem części rodzin ofiar, podkreśla, że współpraca jest obciążona grzechem pierworodnym, który nastąpił tuż po katastrofie. Adwokat zwraca uwagę na działania ówczesnych władz, a raczej na ich brak. Niestety ówczesny premier Donald Tusk nie zrobił wszystkiego, co wtedy można było zrobić i wtedy można było uzyskać dostęp do wraku, wtedy można było też konkretnie zażądać zwrot wraku, co się niestety nie stało. Śledztwo i postępowanie wyjaśniające zostało oddane Rosjanom, także tu to się niestety teraz materializuje i Rosjanie robią, co chcą w tej sprawie. Posłowie PiSu, będąc jeszcze w opozycji, zabiegali o umiędzynarodowienie sprawy katastrofy smoleńskiej. Nie mogli jednak liczyć na wsparcie ówczesnych władz. Wysłuchali Państwo wiadomości. Za uwagę dziękuję, Katarzyna. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Akcja Solidarni z Europą. W naszym dzienniku specjalna kartka ze świętym Benedyktem, patronem Europy. Wyślij kartkę do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, żądając poszanowania podstawowych praw człowieka i narodów. Komisja Europejska nęka Polskę. Nasz dziennik rozmawia z europosłem Markiem Jurkiem. Unii trzeba przypomnieć, że ma obowiązek wspierania państw i narodów, a nie podejmowania z nimi ideologicznej walki. Sporna willa. Willa, w której mieszkał Wojciech Jaruzelski, już dawno powinna trafić w ręce prawowitych spadkobierców. W latach 70. została bezprawnie przejęta przez komunistów i do dziś jest zawłaszczona. Jak budować Międzymorze? Poważne przeszkody na drodze do ścisłej współpracy. Jak je pokonać? Artykuł doktora Krzysztofa Kawęckiego. Z cyklu Barbary Wachowicz, opowieść o Tadeuszu Kościuszce. Do końca zabiegał o Polskę wolną i niepodległą. Ostatnie nadzieje, ostatnie złudzenia, rozczarowania. Czytam w naszym dzienniku.
Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Także powtórki. Cieszę się bardzo, że właśnie doszło do tego wydarzenia. Halo, tu Warszawa. Radio Walczącej Stolicy. Nadajemy komunikat specjalny. Od rana trwało natarcie generała Reinefarta na Woli. Niemcy wyparli nas z rejonu ulic Chłodnej i Ogrodowej, placu Mirowskiego, Hal Mirowskich i placu Żelaznej Bramy. Niemcy odcięli Stare Miasto i cmentarze od Śródmieścia. W okolicy Chłodnej i Elektoralnej Niemcy dokonują ludobójstwa. Z mieszkańców Warszawy tworzą żywe barykady. Po południu ruszyło polskie przeciwnatarcie na plac Mirowski. Dowodził major Stanisław Steczkowski-Zagończyk. Oddziały RONA pacyfikują Ochotę. Rozpoczęliśmy budowę wykopu i barykady osłaniającej przejście alejami jerozolimskimi ze strony północnej na południową, czyli z domu numer 20 do domu numer 17. To najważniejszy punkt do utrzymania. Musimy zapewnić łączność oddziałom z obu części Śródmieścia i mieć okno dla ewakuacji cywilów. Jeszcze Polska nie zginęła. Także katecheza i więcej zadumy, katolicy, zamiast się kłócić.